Cześć kochani, mam dla Was dzisiaj taką krótką praktykę, która będzie idealna o poranku, przed pracą, po to, żeby się troszeczkę rozruszać, no i doenergetyzować na cały dzień. Zacznijmy sobie już, stańcie sobie tak luźno, na miękkich kolanach, zaczniemy od delikatnego krążenia głową. I w drugą stronę. Teraz dodaj do tego krążenie barkami w tył, na luźne gardło, luźna szczęka. I teraz zaczynamy krążenia biodrami. I zamień kierunek. Na miękkich kolanach zacznijmy Kati Chakrasaną, czyli lekko skręcaj się i patrz głową do tyłu. Ręce luźno obijają się o biodra. Nogi lekko ugięte. I zatrzymaj się. I teraz stań szerzej. Tak jak do wojownika drugiego lub do trójkąta. Skręć prawą stopę w prawo, ustaw miednicę centralnie, pracuj ze stóp, wciskaj stopy do maty, biodra na środek i na razie bardzo łagodnie. Ręce rozpostarte i z wydechem idziemy do prawej strony. I wracamy. Wydech. I wdech. Wydech. Wdech. Wykonuj te ruchy świadomie, tak żeby powoli się obudzić, przygotować ciało do praktyki. Jeszcze wydech, wdech. I teraz idziemy w bok. Wydłuż się tyle, ile jesteś w stanie o poranku. Spróbuj sięgnąć dalej i połóż teraz rękę na goleni. Drugą rękę wyprostuj. Bark skręcaj do tyłu. Jeżeli jest przestrzeń, to możesz przesuwać ręką i kierować ją w dół na matę. Możesz też użyć bloczka. Teraz ręką w górze zacznij wykonywać delikatne koła. I rozluźnij żebra, brzuch, klatkę piersiową. Zatrzymaj się, lekko uginając kolano z przodu, wróć na środek. Stopa wraca. Zamień teraz lewą stopę na bok, miednicę ustaw centralnie i ponownie wydech. Łagodnie wdech. Wydech. I wdech. Łagodne ruchy. Wydech. Wdech. I teraz idź do boku, zostań chwilkę. Spróbuj jeszcze pogłębić nieco wydłużenie boku ciała. A następnie zejdź ręką w dół, na goleń. Druga ręka skierowana do góry, bark odkręcamy do tyłu. I znowu zobacz, jaka jest Twoja wysokość. Zacznij wykonywać krążenia. Pamiętaj o miękkich mięśniach twarzy. Rozluźniaj język, punkt między brwiami, gałki oczne i gardło. Zatrzymaj się, lekko uginając nogę, wróć na środek, stopy wracają, ręce opuść na biodra i jeszcze z tym szeroko rozstawionym, z szeroko rozstawionymi stopami wykonaj krążenie. Zamień kierunek. I zatrzymaj się. Teraz przechodząc palce, pięty, zmniej nieco dystans. Zostaw stopy tak mniej więcej na szerokość bioder albo troszkę szerzej. Możesz zostawić je też w rotacji zewnętrznej. Tak czasami jest troszeczkę łatwiej zejść do takiego głębokiego przysiadu. Ręce przed siebie, zapleć kciuk o kciuk i schodzimy nisko, plecy proste i do góry, ręce w górę. I w dół, góra. I teraz zostań w dole. Złóż dłonie do namaste, łokciami rozepchaj kolana. Delikatnie się pobujaj.
Teraz ręce przenieś do przodu, spróbuj głębiej wyjść ciałem do przodu. Naciśnij kolanami na ramiona. Chwilkę tutaj popracuj, ale to nie jest jakieś intensywna praca, tak na 20% swoich możliwości. I teraz ponownie złącz ręce i z wydechem rozepchaj kolana, mostek do przodu, klatka piersiowa otwarta. I teraz usiądź. Połóż dłonie na kolanach, zacznij się tutaj lekko kołysać, obserwując, jakie wrażenia pojawiają się w Twoim ciele, w pośladkach, w ramionach. Zamień kierunek. Teraz zatrzymaj się, ręce unieś do góry, zapleć dłonie, obróć nadgarstki. Ręce wydłużaj do góry, poczuj, że łopatki zbliżają się do siebie. Zwróć uwagę na dolne kąty łopatek. Ręce lekko przesuwaj do tyłu. Rozpleć. I teraz ponownie wyciągnij ręce w górę. Ugnij prawą rękę i ściągnij łokieć w dół i w tył. Poczuj, że z wdechem całe ciało się unosi do góry. Z wydechem zrób lekki skłon do boku. I wróć, wyprostuj ręce. Druga ręka ugięta. Z wydechem ciało idzie do góry. Z wydechem skłon. I wróć. Teraz ręce przenieś za plecy. Zapleć z tyłu w koszyczek. I unieś do góry. Poczuj, że klatka piersiowa się otwiera, łopatki zbliżają do siebie. I opuść ręce. No i teraz przejdziemy sobie już do klęku podpartego. No i ustaw tutaj dłonie pod barkami. Opuść plecy, spójrz do góry. Zaokrągli. Opuść plecy, spójrz do góry, wdech, zaokrągli plecy, wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Przenieś stopy na palce, usiądź na piętach. Wyciągnij ręce do przodu i oprzyj czoło na macie. Weź tutaj trzy świadome oddechy, tak żeby poczuć rozszerzanie się żeber. Wróć do klęku podpartego i przejdź do psa z głową w dole, tak żeby ręce i plecy utworzyły jedną linię. Odpychaj się od dłoni. Poruszaj nogami, tak żeby wydłużyć tyły nóg. Zatrzymaj się, odłóż kolana. Usiądź na piętach i teraz przenieś ciało w jedną stronę, tak żeby odłożyć tułów na udzie. Jeżeli idziesz w lewą stronę, to połóż czoło na macie. I teraz skup się na tym, żeby lewy pośladek dociskać do lewej pięty i mocniej wyciągać lewą rękę do przodu. Teraz dołóż też mocne wyciąganie prawej ręki. Poczuj, jak wydłuża się prawy bok ciała. I jeszcze jeden wdech i wydech. Przejdź przez środek i na drugą stronę, czyli tułów jest nad udem. Dociągnij ręce, pośladki dociśnij do pięt. Wyciągnij prawą rękę. I teraz mocniej sięgaj lewą ręką do przodu po skosie. I poczuj wyciąganie lewej strony ciała. I jeszcze jeden wdech i wydech.
I wróć przez środek do klęku podpartego i do psa z głową w dole na wydechu. Unieś stopy na palce, wdech, napięty wydech, na palce wdech, napięty wydech, na palce i wydech, napięty. Odłóż kolana, usiądź na piętach, unieś ręce, wdech, przeciągnij się i wydech, odpuść ręce. Wdech, unieś biodra, przenieś kciuki na kość krzyżową, wypchnij miednicę, odchyl się w tył. I wydech, usiądź na piętach. Ponownie unieś ręce, wdech, wydech, tu. Unieś biodra, wdech, kciuki na krzyżu, odchyl się, spójrz do tyłu i wróć. Ostatni raz, unieś ręce, wdech, tu. Unieś biodra, kciuki na kość krzyżową, wdech, wygięcie, wydech. Przenieś dłonie na matę, wyciągnij się do pozycji dziecka, opierając czoło. Biodrami poruszaj na boki, rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I teraz lekko się unosząc, wsuń prawą rękę pod lewą, tak żeby położyć prawy bark i prawą skroń na macie. Pośladki dalej są na piętach. Poczuj teraz, że twoja klatka piersiowa jest ciężka i mocno przyciska prawy bark i prawe ramię do maty. Weź tutaj 3 oddechy, świadomie kierując oddech do prawego ramienia i do prawej strony ciała. Ostatni wdech i wydech. I unieś się, zamień strony, wsuń lewą rękę pod prawą. Daleko do przodu. I poczuj, że ciężar twojego ciała naciska na lewe ramię, lewy bark się rozciąga. I jeszcze jeden oddech. I wydech. I wysuń rękę, wróć do klęku podpartego. I teraz przejdź dłońmi w lewą stronę, tak żeby skrócił się lewy bok ciała. Spróbuj spojrzeć daleko za ramieniem do tyłu. I wróć. Przejdź na drugą stronę. I wróć. Przenieś teraz nogi do przodu. Złap pod kolanami, na wdechu wydłuż kręgosłup do góry i z wydechem kręg po kręgu. Połóż plecy na macie, przyciągnij do siebie kolana, obejmij i pomasuj plecy. I teraz ugięte nogi połóż na macie, ręce rozstaw szeroko. Kilka razy poskręcaj kolana na jedną stronę, a głowę na drugą. Zatrzymaj się, przyciągnij prawą nogę do siebie, lewą wyprostuj na macie. Nie trzymaj za rzepkę, tylko nieco poniżej i kieruj goleń w stronę ciała. Zauważ, czy lewa noga się unosi. Jeżeli tak, to lekko ją kieruj w dół do maty. Rozluźnij ramiona, rozluźnij łopatki. Poczuj, jak odcinek lędźwiowy przykleja się do maty. I zamień nogi, lewa ugięta, prawa prosta, prawą nogę dociskaj do maty, wydłużaj przód prawego uda, lewy goleń kieruj w dół, rozluźnij ramiona. Ponownie obie nogi ugięte, przyciągnij do siebie, pomasuj plecy. I teraz załóż nogę na nogę i jeżeli jesteś w stanie, to zahacz stopę pod łydkę.
Połóż nogi na macie, ręce rozstaw szeroko. I jeżeli lewa noga jest na górze, to skieruj kolana w prawą stronę i spójrz w lewo. I tutaj zostań chwilkę, rozluźniając brzuch. Kolana tutaj nie muszą dolegać do ziemi. Bardziej skup się na tym, żeby doklejać łopatki do maty. Zauważ, czy nie zaciskasz zębów, nie napinasz policzków. Rozluźniaj mięśnie twarzy. I powoli wróć. Zamień skrzyżowanie. Jeżeli prawa noga jest na górze, to idziemy w lewą stronę. Wróć. Rozpleć nogi. Przyciągnij kolana i pomasuj plecy. I teraz połóż ugięte nogi na macie, odłóż ręce na brzuch albo bliżej żeber. Połóż się wygodnie, wydłuż tył szyi, zamknij oczy i przez chwilę skup się na swoim oddechu. Poczuj, jak na wdechu rozszerzają się żebra i brzuch się unosi. Z wydechem opada. I wdech. I wydech. Rozluźnione mięśnie twarzy, brwi, gardło, język, wdech, wydech, głęboki wdech i wydech. I poczuj, jak każdy świadomy oddech napełnia Twoje ciało energią. Poczuj, jak ta energia wnika do Twojego ciała poprzez oddech. Poprzez świadome ułożenie stóp na macie, poprzez dociśniętą do maty kość krzyżową. I ostatni wdech. I wydech. Uśmiechnij się do siebie na dobrze rozpoczęty dzień. Mam nadzieję, że dobrze czujesz się po tej krótkiej praktyce. To bardzo ważne, żeby choć trochę poruszać ciało rano. Wtedy od razu mamy inną energię, od razu inaczej też nastawiamy się do dnia, która nas czeka. Jeżeli masz jeszcze trochę czasu, trochę przestrzeni, to możesz zostać się dłużej w siawasanie lub polecam Ci na przykład medytację sprowadzającą do ciała, którą nagrałam jakiś czas temu. Podlinkuję ją w opisie oraz będzie wyświetlała się też na końcu tego filmu. No i jeżeli podobają Ci się praktyki ze mną, to będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszesz coś w komentarzu. Oraz zapraszam Cię również na inne praktyki jogi oraz serię Yoga na Jurze, gdzie oprócz praktyk jogi czekają na Ciebie też przecudowne widoki z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziękuję za wspólną praktykę. Namaste.